wyznaczoną ścieżką, szanowni państwo, na konserwację. Dzisiaj mamy parady Orkiest Dętych, parady naszej instytucji kultury, szkół. Parada na święto miasta i wielkie święto szlaku zabytków techniki. Znajdujemy się na terenie dawnej elektrowni Huty Królewskiej. Ukraińcy na stażu w Chorzowie. Można składać wnioski na kartę dużej rodziny. Przeznaczona dla rodzin, które mają na swoim utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Festyn w szkole budowlanej. Chcemy pokazać kierunki, wypromować kierunki kształcenia w naszej szkole. I spotkania w ramach Grupy Wyszehradzkiej. We współczesnym świecie młodzież dzisiaj sama chętnie korzysta z mediów mobilnych. Przypominamy to, co nas łączy. Tradycyjna parada z okazji Święta Miasta odbyła się w minioną sobotę. Wzięli w niej udział mieszkańcy Chorzowa, szkoły, stowarzyszenia i orkiestry z różnych stron kraju i świata, biorące udział w festiwalu Orkiestr Dętych. Dzisiaj mamy parady Orkiestr Dętych, parady naszej instytucji kultury, szkół. Jest to niewątpliwie atrakcja dla mieszkańców, ponieważ dzisiaj gościliśmy orkiestry z Ukrainy, z Litwy, z Węgier. No, jest to bardzo widowiskowe, sympatyczne i takie bym powiedział show, tak? Show, które dzisiaj moglibyśmy podziwiać na ulicy Wolności. Stolica kultury polskiej. Najgorszym Śląskowi, a żeby się w śląskich barwach żółto-niebieskich. Tegoroczna edycja Industriady po raz pierwszy zawitała do hali byłej elektrowni Huty Kościuszko. Jestem byłym hutnikiem, także chciałem zobaczyć, jak tu powstaje ta nowa izba tradycji, powiedzmy, hutniczej, bo nie ma, wszystko jest na węglu, wszystko o górnictwie. Znajdujemy się na terenie dawnej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, gdzie planujemy uruchomić Polskie Muzeum Hutnictwa. Na skalę polską, na skalę europejską będzie to coś unikatowego i w środku mamy pierwszą ekspozycję w skali 1:1, młot parowy z XIX wieku. Jak co roku impreza odbywała się również pod szybem prezydent, który jest na trasie szlaku zabytków techniki. Już jestem trzeci raz, jestem zachwycona i w tamtym roku mąż mnie tak zaraził, a teraz całą ekipę zebraliśmy, naszych znajomych i sądzimy się, będziemy dobrze bawić. Przez 5 dni dwie osoby z obwodu kijowskiego odbywały staż w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Wszystko w ramach projektu Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE. Chorzów uczestniczy w tym dużym projekcie. Gościmy dwie osoby z obwodu kijowskiego. Jednym z elementów jest pokazanie również tego, co w ostatnich latach udało się zrobić w naszym mieście z udziałem środków unijnych. Бачили добре муніципальне врядування. Wasze miasto jest dobrze zarządzane. Zarówno organizacja samego urzędu, jak i wszystkie działania sprzyjające rozwojowi i pozyskiwaniu inwestycji, rozwojowi sportu, kultury i wszystkich innych dziedzin życia mieszkańców miasta. Rozwija się, buduje się i razem z tym... Rozwijacie się, inwestujecie i jednocześnie wspólnie przy udziale wielu ludzi robicie bardzo wiele. Przykładem jest park, który zobaczyliśmy i dzisiejszy przykład. Budujecie w całym mieście. I dzisiejszy przykład, budujecie na tym mieście.
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. Od poniedziałku w całej Polsce rodziny z minimum 3 dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. To jest Karta Dużej Rodziny, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona dla rodzin, które mają na swoim utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. I tutaj nie ma znaczenia dochód rodziny. Karta jest przyznawana bez względu na kryterium dochodowe. Natomiast ważny jest wiek dziecka. Do 18 roku życia każde dziecko w zasadzie bez żadnych dokumentów taką kartę otrzyma. Powyżej 18 roku życia niezbędne będą już pewne dokumenty potwierdzające uprawnienie dziecka starszego do tej karty, czyli zaświadczenie ze szkoły bądź orzeczenie o niepełnosprawności. Starochorzowski piknik rodzinny odbył się w piątek w ogrodach Zespołu Szkół Budowlanych. Chcemy pokazać kierunki, wypromować kierunki kształcenia w naszej szkole. Mamy technikę architektury, technikę budownictwa. Myślę, że wiedza na temat edukacji i możliwości kształcenia warta jest tego, żeby właśnie na tym pikniku również parę słów powiedzieć. Ogród się rozwija, cały czas pozyskujemy nowe rośliny, wzbogacamy ogród o nową kolekcję. Za mną widać teren, który jest przygotowywany do zrobienia stanowisk egzaminacyjnych dla klas architektury krajobrazu, gdzie młodzież będzie mogła u nas zdawać egzamin zawodowy tutaj przy naszej szkole. W tym roku mamy plener malarski, warsztaty florystyczne, żywe kwiaty, kwiaty z fizeliny i malowanie twarzy. No i tutaj również promocja naszych wszystkich kierunków technikum i klas zawodowych. Chorzowskie Przedszkole nr 12 ma nowego patrona. Jest nią Maria Montessori, włoska lekarka, która uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci. Maria Montessori jest postacią bardzo pozytywną. Dzieci znają postać Marii Montessori, ponieważ od wielu lat już pracujemy, elementami co prawda, ale elementami tej metody pracujemy. Media w edukacji formalnej i nieformalnej to tytuł konferencji, która odbyła się w chorzowskim hotelu Scout. Wzięli w niej udział reprezentanci państw Grupy Wyszehradzkiej. Konferencja jest częścią projektu wyszehradzkiego skierowanego do naukowców, nauczycieli oraz gości instytucjonalnych z 4 państw, Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Dzisiaj do nas przyjechało około 60 uczestników. Niezwykle cenimy sobie to, że są właśnie oprócz naukowców i oprócz osób, które opowiadają o swoich badaniach, także praktycy, czyli nauczyciele i goście instytucjonalni ze śląskich instytucji edukacyjno-kulturalnych. Students all around the world are using media, but teachers are quite reluctant. Uczniowie na całym świecie używają mediów, ale nauczyciele są niechętnie nastawieni do nowych technologii. Ich prestiż i autonomia są w niebezpieczeństwie, kiedy przynoszą na zajęcia smartfony i tablety. W swojej prezentacji skupię się na potrzebach, wyzwaniach i możliwościach w korzystaniu z mediów w edukacji. On the needs and on the challenges and on the possibilities to deal with media in education. We współczesnym świecie młodzież dzisiaj sama chętnie korzysta z mediów mobilnych, a zatem zmienia się styl nauczania, zmienia się współczesna szkoła. To już nie jest szkoła, gdzie podstawowym źródłem informacji był podręcznik. Dzisiaj młodzi ludzie, jak mają problem, to sięgają do smartfonów, iPadów, do tabletu, do komputera, wybierają przeglądarki i szukają wyjaśnienia na pytanie, które sobie zadają. W Chorzowie odbywały się również 4 Śląskie Spotkania Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej, które zorganizowało Stowarzyszenie NZS 1980. Jest to 4 Śląskie Spotkanie Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej. Przyjeżdżają uczniowie przedostatni klas gimnazjum z Czech, Węgier, Słowacji, no i są też ich polscy partnerzy. Przypominamy to, co nas łączy i oczywiście te tematy są ważne, ale tak naprawdę ważniejsze jest to, że ci młodzi ludzie przyjeżdżają, spotykają się, spędzają z sobą czas i się poznają.